Cześć, ja jestem Arkadikus, a to jest gamingowy przegląd tygodnia numer 267. Nie mam dzisiaj pomysłu na wstęp, tak więc zaczynamy. Ci, którzy po wydaniu do World of Warcraft klasycznych wersji Klasyka oraz The Burning Crusade domyślali się również, że doczekamy się Wrath of the Lich King, domyślali się słusznie. Blizzard wraz z zapowiedzią nowego rozszerzenia Dragonflight zapowiedział również klasyczną wersję rozzłoszczonego króla liczy. Ja wam się cieszę, bo w tym dodatku można już bez wstydu grać paladynem. Nie można jednak zapomnieć o Dragonflight. Ja co prawda retaila nie ruszam, takoż najnowszy dodatek mnie nie obchodzi, ale zainteresowanych informuję, że rozszerzenie te wprowadzi nową klasę, rasę, strefę z 4 regionami i nową lokację startową. Nowy system talentów, być może wreszcie jakiś wybór, oczywiście rozszerzenie craftingu, nowy maksymalny poziom, rajdy oraz dungeony. Czyli znowu to samo, tyle że w nowej skórce. Premiera dodatku zarówno nowego jak i klasycznego jeszcze nie znana. W tych czasach pojawiło się dużo spekulacji odnośnie tego, że Sony może planować przejąć kolejne studio. I tym razem jest to studio, które powinno zainteresować wielu z nas, gdyż mowa o przygarnięciu pod niebieskie skrzydła From Software. Plotki takie pokazują się już od paru tygodni, mniej lub bardziej bezpośrednie. Jeszcze w 2014 roku From Software zostało kupione przez wydawcę Kudokawę za 22,5 miliona dolarów, więc gdyby teraz Sony chciało przejąć twórców Soulsów, Bloodborne'a, Sekiro i Elden Ring, no musieliby rozsupłać większą sakiewkę. Z jednej strony byłoby ciekawie, wszak to właśnie pod parasolem Sony From Software wydało Demon Soulsy czy Bloodborne'a, więc gdyby pod niego wróciło, można tylko gdybać, co byłoby kolejne. Z drugiej jednak strony From Software zasmakował multiplatformy już dawno. Sekiro czy współczesny Elden Ring odniosły duży sukces na każdej platformie, więc ani wydawcy, ani deweloperom może się nie spieszyć wracać pod jeden parasol, ale cóż, biznes jest biznes, więc kto wie, czym Sony mogłoby ich skusić. A teraz czas na zapowiedź z naszego nadwiślańskiego poletka. Niezależne studio Kruger & Flint Productions zapowiedziało Bloodhound, które nawiązuje do klasyków z gatunku FPS, w którym liczy się czas reakcji, zręczność i cel na oko. Jak czytamy w notce prasowej, w głównym trybie kampanii gracz wciela się w członka tajnego odłamu zakonu templariuszy i musi powstrzymać demoniczny kult diabelskiej Astaroth. Nawet nazwie stunie, czuć tutaj lekko painkillerowo serious samowy styl. Gra zaoferuje nam 15 typów przeciwników, 4 bossów, różne tryby gry, 10 broni i metalowo brzmiące OST. Premiera w tym roku, najpierw na Steamie w wersji wczesnego dostępu, później, ale nadal w tym roku na Xboxach, a w przyszłym roku na Playkach. Nowego zwiastunu doczekała się wspominana już nieraz w gamingowym przeglądzie tygodnia produkcja Tiny Roar pod szyldem Assemble Entertainment Xcel. Przypomnijmy, że jest to gra, w której wcielamy się w Raid, będącą rozbitkiem na tajemniczej planecie. Zwiastun nie jest długi i ma na celu pokazanie nam uroków stylistycznych tej produkcji, jak i samą formę rozgrywki. Gra inspirowana jest klasycznymi starymi Zeldami, więc jeśli ktoś tęsknił za tymi klimatami, to ma na co czekać i wypatrywać gry latem zarówno na Steamie, GOG-u, jak i Switchu, a nieco później na Xboxach i PlayStation. Chernobylite rodzimego studia Farm 51 w minionym tygodniu przeszło na next geny. W zeszłym roku gra wylądowała na konsolach poprzedniej generacji i momentalnie została zapowiedziana również łata next genowa, która właśnie wylądowała. Farm 51 oczywiście zachowało się z Rikszem i aktualizacja jest całkowicie darmowa, jeśli posiadaliśmy grę na starą platformę. Na nowych maszynkach Chernobylite oferuje 2 tryby. Dynamiczne 4K z ray tracingiem z 30 klatkami na sekundę oraz 1080p w 60 klatkach. Z pokazaniem, jak gra działa w tych trybach na nowych maszynkach, nie zawiódł pan, którego materiały już nieraz gościły w gamingowym przeglądzie tygodnia, a który doskonale pokazuje przeróżne porównania grafiki czy wydajności. Cycu jeden. A ja znów muszę się kiedyś za ten Chernobylite wziąć. Wstyd jak nic, że jeszcze to nie ograne. W ciągu ostatnich kilku dni pojawiły się podejrzenia, że być może Naughty Dog pracuje nad kolejną częścią serii Uncharted, a wszystko przez te cholerne HR-y.
Christina Mary Drake McBerty to pani, która w studiu odpowiedzialnym za przygody Nate'a, Ellie, Joela czy dawno temu Crasha Bandicoota zajmuje się rekrutacją i ostatnio na LinkedInie opublikowała ogłoszenie, w którym napisała, że szuka talentów na każdym poziomie. I pod ogłoszeniem, w którym wymienione są benefity w postaci wypłat na czas dynamicznym zespołem i owocowymi czwartkami, no nie... To przecież nie Januszek, napisała, że dla niej to wręcz wyjątkowe, że może ona bezpośrednio składać przyszłe zespoły nie tylko dla nowych IP, ale również dziedzictwa Uncharted. To by potwierdziło informację Jasona Schreiera, który jeszcze w zeszłym roku podzielił się plotką, że piątka powstaje. Łącząc to z innymi plotkami odnośnie remake'u pierwszej części The Last of Us, znaczy, że Naughty Dog faktycznie nie próżnuje. Czyżby Microsoft miało być tym złym? IGN, powołując się na Business Insider, informuje, chociaż jak dla mnie to wręcz ostrzega, że Xbox niebawem może służyć za maszynkę odtwarzającą reklamy. Już jakiś czas temu mogliśmy to zobaczyć. Tutaj wymieniane są chociażby takie tytuły jak Quantum Break, który był jedną wielką reklamą Nissana w formie lokowania produktu i o ile miejscami było to strasznie natarczywe, tak w sumie było nieszkodliwe. Ale Microsoft myśli nad implementacją nowych form reklam. Tym razem dotyczyć ma to gier free to play. Wiadomo, że tam gdzie są pieniądze, tam z chęcią sięgnie po nie każde korpo i sfera reklam w grach jest jeszcze przecież dziewicza. Nie bez powodu również pod skrzydła Microsoftu trafił Exander, czyli dział reklamowy firmy AT&T. I kto wie, być może patrząc na to, jak bardzo jako gracze opieraliśmy się przykrym praktykom, Microsoft myśli sobie, czy aby tak, no, gracze przyjęli DLC bez popitki. Lootboxy? Żaden problem. Modele gier, które powstały tylko po to, żeby wyciągać z graczy kasę? Ci jeszcze proszą o więcej. Więc co jeśli do gier wrzucimy reklamy? Zrobimy taki gamingowy Polsat, albo jak w grach mobilnych, co rundę musisz obejrzeć krótką 10-sekundową reklamę. Więc nie dość, że gracze będą kupować skórki czy lootboxy w grach niby free to play, to jeszcze obejrzą reklamy, za które zapłacą reklamodawcy. No bo gracze przecież grają za darmo, prawda? Oby się te moje czarne wizje nigdy nie sprawdziły. Któż by się spodziewał, że w 2020 roku takie feature'y jak czat głosowy w grze czy tablica wyników będzie czymś, o czym warto wspominać? Ale cóż, jak ktoś wprowadza jakieś dziwaczne rozwiązania do swoich gier, bo hurdur, ktoś jest lepszy, a przecież wszyscy jesteśmy równi, świetni i najlepsi, no to potem tak jest. Battlefield 2042 małym kroczkiem dogoniło współczesne gry i doczekało się obu tych funkcji. Wreszcie nie trzeba jak 130 lat temu pisać na czacie klawiaturą, a i pod koniec gry dowiemy się w końcu, jak bardzo dobrzy albo jak bardzo kiepscy jesteśmy. Jej? To teraz już z górki. Wystarczy jeszcze tylko... no, naprawić każdy aspekt gry, a w zasadzie napisać ją od nowa. I Fajrant, do 2030 się wyrobią. I tak jak nie miałem pomysłu na wstęp, tak też nie mam pomysłu na zakończenie, więc tę chwilę wykorzystuję tylko po to, żeby podziękować wszystkim wspierającym ten kanał oraz wam podziękować za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!